Ja. Niedziela 10 marca 2019. Trochę niestandardowo zaczynamy na Krakowie. Z granicy państwowej polsko-czeski. Zazwyczaj taką opcją te nasze jeżdżą się kończy, a nie zaczyna. Ale prawdę powiedziawszy, to tu dość fest tego śniega stopniało, bo jeszcze jakiś tydzień temu to tego słupa nie było za bardzo widać. Ale prawdę powiedziawszy, to wczoraj takiego bajzlu tu nie było. Standardowy początek, tam widać przełęcz jabłonkowską. Faktem trochę bajdlu jest po wiatro. Dzisiaj niedziela 10 marca 2019. 21 skirajza w moim wykonaniu. Rekord niesamowity. Ale to co najważniejsze, to to, że dzisiaj też jest zapowiadany wiatr. Jest wiatr zapowiadany dość fest. Ale mamy nadzieję, że tego naszego rajzowania nie zakłóci. Prędzej deszcza by się spodziewał. Także no dzisiaj widoki wydają się być trochę lepsze. Będziemy je filmować dość dokładniej. Jakość obrazu może być trochę gorsza, bo przez tam samego filmu 720 pikseli. No dzisiaj, dzisiaj to jest coraz lepiej. Jak coraz. Proszę. Dziećmorowice widać, Karwina. Ja. 10 marca 2019. I ten widoczek. Na Czechy. Widać Cieszyn. I elektrownia Dziećmorowice. Kurde, ale mi to szczepie. Stabilizacja trzeba włączyć. Przepiewu kamerą. Wysanie z wiatr. Elektrownia Dziećmorowice fajnie widoczna. I Karwina, te bloki tam, te chałupy. A tu Cieszyn. Także fajnie. Cieszyn. Dziećmorowice. Kurde. Kamuna tam pojechała. Taki oto dziewiczy stok. Czantoria, a szłupa, nie czantoria. A tam widać Ostrawa. Tam kaj te dymy są. Tam Ostrawa widać.
stoję Ostrawa tam. Ostrawa Bohumin. Kurde, to tu będzie... Tu będzie widać przy dobrej pogodzie pradziada z pewnością. Tam Orłowa, tam te rejony. Kurde. Coś wspaniałego. Dobra. Zaździeć Morowice. I Czantoria, i słup elektryczny, i chałupy. I granica na Staszowie. Dobra. Jadziemy po tym dziewiczym stoku. Jeszcze hołda Charlotte'a, że zapomniał. No. Słabo widoczno dzisiaj. Wodzisław. Taki charakterystyczny stożek. To jest Charlotte'a. Karwina. No i Dziećmorowice już się za drzewami schowały. Fajna sprawa ten stok tutaj.
Nie pomyślałem, że kabel elektryczny będzie takim dobrym punktem nawigacyjnym. Możeś pomyślał, że on chyba pójdzie do schroniska i że się nie pomylił. Dobre. Znaczy się, że jest wyjście. Stylowy haziel, nawet dość fajnie zrobiony, i kocianki na drzewie. No fajnie to dzisiaj wygląda. Klary trochę jest. Kocianki, czyli wiosna, a tu zima. Proszę. I zaczął suć śnieg. Niesamowita sprawa. Śnieg. Mm-hmm.
wali śniegiem. Mamy niestety. I to i tutaj leje. Nie. Tam sypie, a tu leje, ale I'm not going to do that.
się mi dzisiaj te zapięcie odbiło. Mnie też. Co chwila się mi odbiło. A wiesz czemu? No. Od tego czepika tam. Możliwe. Kurde, je cały dzioły. Zaczekaj. Co? Zrobisz mi zdjęcie. Taka oto sytuacja. Tutaj śnieg, a na dole deszcz. Jak je wioły. Tak, no niestety i deszcz, i śnieg, woda mokro. Deszcz ze śniegiem. A to sprawił, że niestety przemakają. Decyzja jest taką, że kończymy. 4 godziny. No ale jeszcze dawka wody ze słupa. Także mamy taki śmigus dla Saszowy. Trudno. Fajland. Ale niestety decyzja jest jednoznaczna, kończymy. Tutaj co prawda widać śnieg, niestety obraca się to wszystko w deszcz. Sam mokry, że jest. Widać zresztą, to nieciekawa sprawa. Igła. Jakaś tam jest Mariola, także dziękujemy za uwagę. 21 skilajza. Nieco wcześniej się kończy, ale mimo wszystko udano. Coraggioso e battagliero Yattaman.
i mamy niestety ulewa, a to spowodowało koniec tej rejsy. Leje niemiłosiernie.